оказался вдруг. Witam na moim kanale i zapraszam na premierowy pierwszy odcinek spotkań z Wysockim. Audycje poświęcone będą przekładom na język polski wybranych utworów wielkiego barda Włodzimierza Wysockiego. A rozpoczniemy piękną baladą Pieśń o przyjacielu. Posłuchajmy zatem tej pieśni w przekładzie Marleny Zimnej, w którym to ja wykonuję na koncertach. Po części muzycznej powrócimy do wybranych pozostałych tekstów. Gdy w twym życiu zjawił się ktoś, kto wygląda jak równy gość, ale nie wiesz, czy szczery jest, czy na pokaz ma gest, weź go w góry na zdrowy stok, nie odstępuj go tam na krok. Jedna lina niech łączy was, dla was dwóch to w sam raz. Weź go w góry na stromy stok, nie odstępuj go tam na krok. Jedna lina niech łączy was, dla was dwóch to w sam raz. Gdy zobaczysz, że stchórzył bą, od początku mu kiepsko szło, a gdy dłoń skaleczoną miał, w niebo głosy się darł, lepiej pogoń go precz raz, dwa, nie na wiele się taki zda. Takich w góry nie warto wieść i nie o nich ta pieśń. Lepiej pogoń go precz raz, dwa, nie na wiele się taki zda. Takich w góry nie warto wieść i nie o nich ta pieśń. Przez całe dnie ani razu nie skarżył się, a gdy spadłeś, to właśnie on zaraz podał ci dłoń. Jeśli dzielnie przy tobie stał, jak do boju na szczyt się rwał, wiedz, że odtąd przez cały czas przyjaciela w nim masz. Jeśli dzielnie przy tobie trwał, jak do boju na szczyt się rwał, wiedz, że odtąd przez cały czas przyjaciela w nim masz. Ja wybrałem przekład Marleny Zimnej, a przedstawię teraz trzy kolejne przekłady. Wybrałem Michała Jagiełły, Pawła Orkisza i Aloszy Awdiejewa. Zachęcam i zapraszam do dyskusji w komentarzach, która wersja wam się bardziej podoba, która przypadła wam do serca. Tłumaczenie Michała B. Jagiełło. Jeśli masz przyjaciela, co taki jest, otnij to, nisio. Jeśli pragniesz przekonać się, czy to przyjaźń, czy nie, w góry wyrusz z nim sam na sam, ślep urwisko i perć z nim przejdź. Gdy zaliczy ten chrzest i test, poznasz, jaki on jest. Jeśli piargów i skał się bał, wycofywać się chciał na gwałt, jeśli trząsł się jak liść na myśl, że po grani ma iść. Znaczy, kiepski jest coś ten gość. Ty takiego miej gdzieś i cześć. Sam, bez niego ku szczytom rusz, bo to mazgaj i tchórz.
Jeśli nie zmógł go lód i chłód, jeśli sapał i klął, lecz brnął, jeśli w twarz ostry siekł go śnieg, a on szedł, ciebie strzegł. Jeśli przeszedł ten szlak bez skarg, dzielił z tobą zwycięstwa smak, możesz wierzyć świadectwu gór, że to przyjaźń na mur. I przekład Pawła Orkisza. Jeśli ktoś, nie wiadomo kto, czy on wróg, czy on brat, czy swat, nie wyczujesz od razu w mig, czy on dobry, czy zły. Zaryzykuj i w góry weź, nie zostawiaj samego, lecz jedną liną się z takim zwiąż. Wtedy pojmiesz, w czym rzecz. Jeśli chłopak od razu zmiękł, zaraz w krzyk, zaraz wracać chce, ledwo poczuł pod stopą lód, potknął się i chce w dół. Wtedy wiesz, że to obcy ktoś, nie zatrzymuj, lecz przepędź go. Nie dla takich jest grani szczyt, nie pamięta ich nikt. Gdy nie skomlał, nie skarżył się, choć pochmurny i zły, lecz szedł. I gdy nawet odpadłeś ty, to on drżał, ale trwał. Jeśli z tobą jak w dym tak gnał, a na grani się śmiał, wiesz, że możesz zaufać mu tak, jak sobie byś mógł. I Aloszy Awdiejewa. Jeśli druh twój jak niesie słuch, to nie druh już, a może wróg. Jeśli zaraz nie poznasz ty, dobry jest czy też zły. Kumpla w góry weź, z sobą weź, nie zostawiaj samego gdzieś. Gdy z nim dojdziesz na szlaku kres, to zrozumiesz, kim jest. Jeśli kumpel nie wzór wśród gór, jeśli nagle on zmiękł i pękł, jeśli za nim, gdzie spadł, już zbladł i ze strachu się kładł, głowy sobie nie susz, to tchórz. Powiedz cześć i rusz dalej gdzieś. W góry takich bierz i wiesz, w pieśniach ich nie ma też. Jeśli facet nie siadł, nie padł, a nie jęczał już przed, lecz szedł, a gdy spadłeś, to linę wziął, trzymał mocno, choć klął. Jeśli twardziel był, słabość krył i na szczycie z radości wył, to pamiętaj, że już od dziś możesz w ogień z nim iść. Przypominam o komentarzach, waszych odczuciach, który przekład jest wam bliższy i do was przemawia. Dziękuję. To był premierowy odcinek rozpoczynający cykl spotkań z Wysockim. Zapraszam na kolejny za tydzień. Subskrybujcie proszę mój kanał, udostępniajcie, włączajcie do dyskusji swoich bliskich, rodzinę, znajomych. Bywajcie zatem i do zobaczenia.